Drogie przyszłe mamy, chciałabym Was bardzo mocno zachęcić do regularnych ćwiczeń w ciąży. Zresztą nie tylko ja. Światowa Organizacja Zdrowia mocno podkreśla, że należy ograniczyć czas spędzony w sposób siedzący i że kobiety w ciąży powinny wdrożyć jakikolwiek wysiłek fizyczny. Dane naukowe wyraźnie wskazują na to, że aktywność przyszłej mamy to jej najlepsza inwestycja w zdrowie własne oraz zdrowie jej dziecka. Z kolei nieaktywność w ciąży jest szkodliwa dla obojga. Dlatego nasz zespół w AWFIS opracował nowy program ćwiczeń HIIT Mama, który wykorzystuje zarówno najnowsze rekomendacje z obszaru położnictwa, jak i rekomendacje dotyczące treningu prozdrowotnego. Mamy też doświadczenia wieloletnie z pracy z kobietami w ciąży. To wszystko zebraliśmy w jeden efektywny program po to, żeby działać w prewencji chorób przewlekłych dla dwóch pokoleń, po to, żeby działać w prewencji dolegliwości ciążowych, a także przygotować mamy do porodu. Dlatego drogie mamy, zachęcam do naszego programu. Zapraszam do Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Bardzo często pojawia się pytanie, dlaczego trzeba ćwiczyć w ciąży? Przede wszystkim, żeby działać przeciwko otyłości, żeby działać przeciwko cukrzycy ciążowej, nadciśnieniu ciążowemu, żeby nasze dzieci były zdrowe, czyli mamy dużo, dużo dowodów naukowych na to, że mamy, które były aktywne w ciąży, rodzą zdrowsze dzieci. Maluchy mają mniej problemów z metabolizmem, z różnymi powikłaniami związanymi z zaburzeniami metabolicznymi. I też w wieku dorosłym dzieci rodzone z aktywnych matek mają dużo lepsze wyniki, jeżeli chodzi o funkcje krążeniowo-oddechowe, mają mniejsze ryzyko zaburzeń neuropsychiatrycznych. Dlatego też bardzo zachęcam Panie do tego, żebyście wzięły udział w naszym projekcie HIIT Mama. Powiem za chwileczkę, na czym te ćwiczenia będą polegały. Panie, które wezmą udział w naszym projekcie, najpierw, zanim zaczną ćwiczyć regularnie pod naszą opieką, będą zdiagnozowane pod kątem wydolności krążeniowo-oddechowych. Mam tutaj taką maskę, która służy temu, że w czasie ćwiczeń zakładamy ją w ten sposób. Potem na rowerze stacjonarnym wykonywany jest test do odmowy i dzięki temu możemy bardzo dobrze określić, kiedy kobieta wykonuje ćwiczenia, tak zwane ćwiczenia aerobowe, a kiedy wykonuje już ćwiczenia anaerobowe. My w naszym projekcie HIIT chcemy wykonywać krótkie interwały o wysokiej intensywności, czyli będą krótkie momenty, kiedy kobieta przekracza próg przemian beztlenowych. To ma poprawić metabolizm kobiety. Wiemy, że program HIIT jest bardzo skuteczny dla populacji seniorów, dla populacji kardiologicznych, dla pacjentów z cukrzycą. Do tej pory nie były realizowane takie systematyczne programy HIIT dla kobiet w ciąży, dlatego mogę powiedzieć, że to jest bardzo nowatorski program i dlatego też do niego zachęcamy. I w oparciu o ten test, a później w oparciu o przeanalizowanie zachowania tętna w czasie wysiłku fizycznego, będziemy wiedzieli, że kobieta faktycznie wykonuje tą intensywność anaerobową i dzięki temu spodziewamy się bardzo dobrych efektów prozdrowotnych naszych przyszłych mam. Jesteśmy teraz w pokoju badań, gdzie wykonujemy pomiar aktywności nerwowo-mięśniowej mięśni na miednicy. Każda z pań otrzymuje taką elektrodę, którą aplikuje samodzielnie dopochwowo i potem przychodzi do nas w pełni ubrana, gdzie te kabelki tylko wystają ze spodni i wtedy podłączamy ją do sprzętu, który tutaj też możemy zobaczyć. To jest taki niewielki sprzęt, ale można powiedzieć bardzo mądry, który nam zapisuje, pozwala na zapis aktywności nerwowo-mięśniowej mięśni na miednicy. One są kluczowe dla kobiet ciężarnych, ponieważ bardzo często związane są z dysfunkcjami, z takimi problemami jak nietrzymanie moczu w czasie kichania, śmiechu, kaszlu. Też pojawiają się bóle w okolicach krocza, dlatego też uczymy Panie prawidłowego napięcia mięśni na miednicy i szczególnie w programie HIIT, czyli w tych interwałach o wysokiej intensywności, musimy zadbać o to, żeby kobieta prawidłowo umiała napiąć dno miednicy. Dlatego tu w tym pokoju badań wykonamy standardowy test w leżeniu na kozetce, ale też w formie dynamicznej, czyli kobiety wykonają pewne ćwiczenia typu bieg, typu przysiad, ćwiczenia na mięśnie brzucha, żebyśmy mieli pewność, że ćwiczenia o wysokiej intensywności nie spowodują większych problemów z dysfunkcjami mięśni dna miednicy.
Dużo mam też zapytań odnośnie pandemii COVID. Oczywiście to jest temat na czasie i nasz projekt jest właśnie odpowiedzią na zagrożenia wynikające z pandemii COVID. Przede wszystkim to, że ćwiczenia wpływają pozytywnie na układ immunologiczny, że mamy lepszą odporność, to raz. Dwa, że poprzez ćwiczenia, regularne ćwiczenia w ciąży zmniejszamy te czynniki, które powodują gorszy przebieg choroby, jeżeli już kobieta się zarazi. Chcemy uniknąć zakażeń jednej pani od drugiej, czy potrzeby pójścia na kwarantannę, dlatego no, ta formuła online jest dla nas w tym momencie jedyną możliwą, ale podkreślę, że posłużymy się tutaj pewnymi doświadczeniami, które miałam przyjemność zebrać z przewodzenia grupie, specjalnej grupie zadaniowej do spraw COVID. Był to taki krótki program polegający na opracowaniu standardów europejskich dotyczących prowadzenia zajęć online. Mówiąc jeszcze o pandemii COVID, należy wspomnieć też o bardzo ważnym aspekcie psychospołecznym. Wiemy, że obecnie jest olbrzymia plaga depresji, wiemy, że ludzie nie radzą sobie z lękiem, a przede wszystkim panie, które teraz mają rodzić, no niestety cały czas są obciążone lękiem o to, czy będą mogły rodzić z partnerem, czy dziecko się nie zarazi, dlatego też to ryzyko zachorowań na depresję okołoporodową jest znowu dużo wyższe. I dlatego też ćwiczenia, przede wszystkim nasze ćwiczenia HIIT Mama mają przeciwdziałać właśnie temu zaburzeniu. Zatem przyszłe mamy, zapraszam do naszego projektu HIIT Mama. Szczegóły www.awf.gda.pl. Mam nadzieję, że do zobaczenia.